Machine learning jest dziedziną, która stara się przewidywać pewne wartości, które chcielibyśmy posiadać, na podstawie danych, które udało nam się zgromadzić. Do tego celu budujemy modele, starające się imitować zjawisko, które produkuje te dane. Zjawiskiem tym może być na przykład prognoza pogody, ale równie dobrze preferencje zakupowe naszych klientów. Może chwilę o mnie. Kacper Łukawski przez ostatnich kilka lat zajmuje się profesjonalnie doradztwem data science, a wcześniej pracowałem jako programista. Mam za sobą doświadczenia w implementacji systemu Big Data, a także we wdrażaniu machine learningu. W toku tego kursu chciałbym pokazać Ci rodzinę algorytmów, która odnajduje się zaskakująco dobrze w wielu różnych problemach. Może Cię zaskoczę, ale to właśnie drzewa decyzyjne oraz metody od nich pochodne królowały w świecie machine learningu przez długi, długi czas. Dlatego też cały czas spotykamy się z nimi w różnego rodzaju projektach. W tym kursie chciałbym wprowadzić Cię w algorytmy oparte o drzewa decyzyjne oraz ich rozszerzenia, które są bardzo uniwersalne i dają się zaaplikować do problemów klasyfikacji, regresji, a także detekcji anomalii. Pokażę Ci również kilka niestandardowych zastosowań tego rodzaju modeli. Aby w pełni zrozumieć treść naszego kursu, przyda Ci się znajomość podstawowych pojęć związanych z data science, a także zdolność programowania, na przykład w Pythonie. Jeśli w swoim życiu zaimplementowałeś już chociażby kilka prostych modeli, to poradzisz sobie świetnie. Jeśli nie, to zachęcam Cię do zajrzenia do poprzedniego kursu na platformie, gdzie robimy swoisty wstęp do machine learningu. Drzewa decyzyjne są bardzo szeroko zastosowane w różnych gałęziach biznesu, na przykład w finansach czy w medycynie. Nie ograniczymy się zatem do teorii, a postaramy się przejść przez rzeczywisty proces projektowy, korzystając z aż 3 zbiorów danych. Jeśli chciałbyś być w stanie zaaplikować je również do swoich problemów, to do zobaczenia w trakcie kursu.